Wiecie, że zmienił się w związku z tymi zmianami Orlenowskimi w redaktor naczelny w Głosu Wielkopolskiego. Bardzo ciekawa postać, jeden z najbardziej zasłużonych komentatorów TVP, w, obok oczywiście Miłosza Manasterskiego i innych dyżurnych, w bardzo zasłużony działacz różnych pism prawicowych w sektorze, w partii i rządu, tym medialnym. To właśnie tak wygląda, dlatego żeśmy tak protestowali i jasno mówiliśmy, że nie wolno takich rzeczy robić, dlatego że oni teraz z tych gazet, które mają olbrzymią tradycję, ja sam przecież zaczynałem jeden z nich w kurierze porannym w Białymstoku, Stoku, po prostu partyjne biuletyny, no, do których się nie da czytać. Matkę mini trybuny ludu Kaczyńskiego, marnując cały ten potencjał, zwalniając tych wszystkich dziennikarzy, którzy, którzy przez lata budowali swoją, swoją pozycję na lokalnym rynku. A wiecie dobrze, jak dzisiaj, w świecie tak ułożonym, jak nasz, potrzebujemy dobrze zorientowanej lokalnej prasy, dobrych lokalnych mediów, żeby wiedzieć, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. No i jeszcze jedna rzecz, o której pewnie mało się mówi. Bashar al-Assad został zwycięzcą wyborów prezydenckich w Syrii. 95% głosów dostał, mógł dostać, 105, nic mu nie stało na przeszkodzie, ale zdecydował się, że tylko 95,1 sobie zapisze, że ma dostać. Potworny jest ten los państw rządzonych przez dyktatorów, i, i, i to, że ludzie w nich żyjący czasami nie mogą nawet zareagować tak, jak się na to reaguje w normalnym świecie, patrząc czy, czy śmiać się, czy płakać, już nie wiadomo.